Cześć wszystkim! Dzisiaj mam bardzo ciekawą opcję dla tych, którzy chcieliby kupić Toyotę CHR, ale nie chcą kupować Toyoty CHR. I chociaż Renault Captura w wersji, którą aktualnie jadę, nie można jeszcze kupić w Polsce, to gdy zadebiutuje ona już na naszym rynku, może być bardzo ciekawą alternatywą dla japońskiego crossovera. A wiem coś o tym, bo jeżdżę nim na co dzień. Zaciekawieni? Zapraszam na test. I zaczynamy standardowo od informacji dla osób, które są zainteresowane zakupem na przykład Captura, ale używanego. I wszystkie te osoby dzięki partnerowi kanału, czyli firmie Car Vertical, mogą sprawdzić dokładnie egzemplarz, którym są zainteresowane. Co musicie zrobić? Wchodzicie na stronę carvertical.com, wpisujecie VIN interesującego Was samochodu i otrzymujecie raport, z którego dowiadujecie się od razu, czy ten egzemplarz, którym jesteście zainteresowani, nie był na przykład skradziony, albo czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu, lub czy nie jest na przykład powypadkowy. Co fajne, zobaczycie sobie nie tylko informację, że był albo nie był, ale sprawdzicie też zdjęcia z takich uszkodzeń. Będziecie mogli łatwo ocenić, czy była to zwykła stłuczka, czy samochód nadawał się do kasacji. Także pamiętajcie, aby nie kupować nigdy samochodów w ciemno. Sprawdźcie wszystko to, co tylko można. Tym bardziej, że możecie to zrobić teraz 10% taniej, bo właśnie taką zniżkę przygotował Car Vertical dla moich widzów. Klikacie w link, który macie w opisie do tego filmu. Reszta dzieje się sama, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Captura. Powiedziałem na samym początku, że tej wersji nie można jeszcze zamówić w polskich salonach Renault i dokładnie tak jest, ale pytanie, co to w ogóle jest za wersja? Otóż do gamy modelowej Renault Captura niedługo dołączy wersja z pełną hybrydą pod maską. Co to znaczy pełna hybryda? Na ten moment mamy oczywiście kilka wersji benzynowych, mamy już hybrydę, ale typu plug-in, a brakowało właśnie takiej jednostki. Co ważne, nie jest to żadna miękka hybryda, nie jest to plug-in, tak jak powiedziałem, bo taka wersja już jest. Układ napędowy tego modelu to wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra połączony z silnikiem elektrycznym. Całość generuje 145 koni mechanicznych i połączona jest z kłową automatyczną skrzynią biegów. Co to znaczy kłową? Nie pytajcie mnie, bo nie jestem tego w stanie jakoś w skrócie i sensownie przekazać. Już kilka razy o tym mówiłem, ale skupmy się na tym, że ta skrzynia, a mówi to użytkownik Toyoty CHR, czyli mojej ukochanej skrzyni CVT, czy ECVT, w skrócie skrzyni bezstopniowej. Ja to już też kilka razy mówiłem. Ta skrzynia, mimo że ona nie działa dokładnie tak samo jak klasyczny automat, to działanie bardziej będzie zbliżone do skrzyni bezstopniowej, chociaż ona biegi ma, tych biegów jest w sumie w połączeniu w zasadzie powiedzmy kilkanaście, to jest bardzo duże uproszczenie, tych kombinacji przełożeń może o tak, ale trzeba powiedzieć, że w porównaniu do skrzyni z Toyoty, z mojej CHR-ki, ze skrzyni bezstopniowej, to jest niebo a ziemia, ta skrzynia jest nieporównywalnie lepsza. W zasadzie może powinienem powiedzieć po prostu przyjemniejsza w jeździe na co dzień. Także tutaj na pewno duży plus dla Renault. Ja będę troszkę porównywał z CHR-ką, bo moim zdaniem to jest model, który, tak jak powiedziałem na wstępie, może być bardzo fajną alternatywą dla Toyoty. A po drugie jeżdżę nią na co dzień, także wiem o czym mówię. Osoby, które będą zastanawiały się nad zakupem, czy to wersji benzynowej, czy może właśnie tej pełnej hybrydy, powinny wiedzieć, że do 100 km na godzinę ten model rozpędza się w 10,6 sekundy. Jest to pół sekundy wolniej niż plug-in, jest to około sekundy wolniej niż 140-konna benzyna, w zależności od skrzyni, nie wspominając już o benzynie 160-konnej, gdzie to przyspieszenie jest na poziomie 8,5 sekundy, także zauważalnie wolniej, ale muszę zaznaczyć, ponad 10 sekund może nie brzmi rewelacyjnie, ale to nie jest samochód wolny, szczególnie przy ruszaniu, przez to, że mamy wspomaganie silnikiem elektrycznym, nie mamy tutaj kompletnie wrażenia, że jesteśmy jakąś zawali drogą. Ten silnik do takiej zwykłej, codziennej jazdy moim zdaniem wystarczy. Jest tutaj natomiast jedna rzecz, o której trzeba wiedzieć. Ta hybryda działa w ten sposób, może jeszcze wspomnę, że mamy tutaj też trzeci malutki silniczek elektryczny, który w zasadzie jest pełni funkcję, powiedzmy, rozrusznika i takiego synchronizatora między silnikiem elektrycznym a silnikiem spalinowym, ale to, o czym chciałem powiedzieć i żeby to Was nie zaskoczyło, jeśli będziecie na przykład na jeździe testowej. Pełna hybryda, bez prądu ładowanego na przykład z gniazdka czy gdzieś tam z dystrybutora, tak jak pluginy, ładuje się przede wszystkim tak jak teraz, gdy hamuje, szczególnie gdy jedziecie sobie na trybie B, czyli w trybie rekuperacji, odzyskiwania energii takiego większego, lub druga opcja, i właśnie na to chcę zwrócić Waszą uwagę, ten samochód potrafi, gdy na przykład sobie jedziecie, trzymacie gaz, nic nie robicie, jest cicho i nagle samochód wchodzi na bardzo wysokie obroty. Spalanie chwilowe to jest jakieś 15 litrów i w samochodzie robi się po prostu głośno. I tutaj odnosząc się do doświadczenia kilku dni jazdy tym samochodem, zarówno osoba, która ten samochód prowadzi, jak i pasażerowie mogą nie wiedzieć, co się stało.
macie takie wrażenie, że coś się zepsuło, bo nagle robi się głośno, jest to taki stały, głośny, równomierny dźwięk silnika, tak jakbyście, powiedzmy, nie wiem, jadąc sobie na piątce z manualną skrzynią, wrzucili na trójkę i cały czas na tej trójce jechali. Po prostu są wysokie obroty, mimo że wy nie dodajecie gazu. Co się wtedy dzieje? Oczywiście doładowuje się bateria dzięki silnikowi spalinowemu i to też trzeba zaznaczyć, ta bateria ładuje się naprawdę dość szybko. Ja w zasadzie, jeżdżąc po mieście, mam przynajmniej pół baterii cały czas naładowane. To nie jest nic przyjemnego ani nic fajnego, mimo że ten samochód jest dość dobrze wyciszony, tego przełączania się między silnikiem elektrycznym a spalinowym może nie, że nie czuć, ale nie jest ono przeszkadzające. Tylko chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mnie to akurat przez cały test troszkę nie denerwowało, ale to było takie dziwne uczucie, gdy te obroty się tak po prostu zwiększały. Tyle, że czym to się kończy. Ten samochód wtedy, kiedy będzie mógł, będzie sobie jechał na silniku elektrycznym. Stanie w korku, podjeżdżanie w korku, gdzieś tam manewrowanie po parkingu. Nie tracicie wtedy po prostu paliwa. I jeżdżąc po mieście, ja potrafiłem tym samochodem, a zwrócę uwagę, że jest zima, temperatury mamy na minusie. I moje spalanie w zasadzie cały czas oscyluje wokół 6 litrów. Potrafiłem spalać, gdy, powiedzmy, już sobie jeździłem gdzieś tam już bardziej rozgrzanym silnikiem, nie było jakichś dużych korków, to zbliżałem się gdzieś do 5,5, ale taka normalna jazda po Warszawie, około 6 litrów. Wynik, myślę, że bardzo dobry. Trasa, powiedzmy, tak jak mnie to wychodziło gdzieś tam poza miastem, troszkę ekspresówek, to było, powiedzmy, te 6,5 litra do 7. Autostrada już, wiadomo, będzie troszkę więcej. No tak mają hybrydy, że one są dużo bardziej oszczędne w mieście niż w trasie i to jest zdecydowanie samochód z takim przeznaczeniem, czyli na co dzień miasto, czasem trasa. Też kolejne porównanie do CHR-ki. Możecie się troszkę zdziwić, że ja to porównuję, bo te samochody teoretycznie są w innych segmentach. To jest, powiedzmy, crossover segmentu B, CHR-ka już, powiedzmy, z crossover segmentu C. Ale odnosząc to do miejsca wewnątrz samochodu, to zwróćcie uwagę, że CHR-ka jest w zasadzie tylko troszkę dłuższa na papierze. W środku tego zupełnie nie czuć. Pozostałe wymiary są bardzo zbliżone. I to, co muszę też zaznaczyć, ja to też mówiłem przy CHR-ce. Jeśli kupujecie ten samochód i będziecie wozili dziecko z tyłu, to wsadźcie to dziecko najpierw gdzieś na jeździe testowej, niech ono się przejedzie, bo CHR-ka z zewnątrz ma mega fajny kształt. Tylko wiąże się to z tym, że ta szyba jest tak ścięta, że często dzieci po prostu nic nie widzą. Może im być niedobrze, bo może to niekorzystnie wpłynąć na osoby, które mają jakąś, powiedzmy, chorobę lokomocyjną. Tutaj tego nie ma zupełnie. I też jeszcze jeden fajny patent. Pojemność bagażnika Captura w tej wersji waha się od około 305 litrów do, powiedzmy, 440 litrów. Czemu się waha? Ponieważ super patentem jest to, że mamy przesuwaną kanapę. Mamy małą dźwigienkę z przodu kanapy, może nie jest to jakoś mega proste do zrobienia, ale można to zrobić i to jest bardzo duża zaleta, bo po prostu możemy sobie w razie potrzeby powiększyć bagażnik. Muszę zwrócić Wam uwagę też jeszcze na jedną rzecz. Ja mam wersję RS Line i ona oprócz, powiedzmy, paru gadżetów stylistycznych, paru oznaczeń, tak jak na przykład tu na kierownicy, czy gdzieś na fotelach, czy na przykład tych fajnych wstawkach na pasach czerwonych, posiada też fotele. To nie są fotele ze zintegrowanym zagłówkiem, bo można go przesuwać, ale on jest dość specyficzny i dość specyficzne są te fotele. Uczulam Was na to i naprawdę podkreślę, abyście nie zamawiali tej wersji, mówię o RS Line, bez jazdy testowej, takiej troszkę dłuższej. Przymieście się do tych foteli i niech przymierzą się wszystkie osoby, które będą tutaj jeździły z przodu, bo na przykład mnie te fotele bardzo pasują, ale jestem w stanie się założyć, że nie będą pasowały każdej osobie. Zresztą kilka takich osób ze mną jeździło, więc to jest na pewno do sprawdzenia. To nie jest fotel dla każdego. Sprawdźcie to nie na dystansie 5 km jazdy w koło salonu, tylko troszkę dłużej. Nie będę opowiadał całej reszty o tym samochodzie, bo już to robiłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to w opisie do filmu ma pełen test Captura, także polecam, aby sobie go obejrzeć. Tak tylko w ogromnym skrócie. Bardzo przyjemny samochód na co dzień. Ma kilka fajnych udogodnień, takich jak to właśnie w Renault, czyli na przykład na wyświetlaczu wyświetla Wam się w sekundach to, jak daleko jesteście od samochodu, który jedzie przed Wami. To jest fajne tyle, że na przykład jak jesteście za blisko, to tutaj świeci się wyświetlacz na czerwono, więc wiecie, że powinniście zachować większy odstęp. Tak samo sterowanie w tym miejscu, audio, to też już parę razy mówiłem. Ja na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Jak już się przyzwyczaiłem, to wręcz często wydaje się to lepsze niż sterowanie w tym miejscu. Bardzo fajny patent od Renault. Samochód ogólnie wykonany jest bardzo dobrze, moim zdaniem nawet lepiej niż Toyota CHR, szczególnie kierownica. Ta kierownica jest tak miękka, jest gruba, jest mega przyjemna w dotyku i można się śmiać, że to jest jakaś pierdoła, ale nie do końca, bo to jest coś, co trzymamy cały czas, dzięki czemu obsługujemy samochód, więc takie fajne, przyjemne wrażenia z użytkowania tej kierownicy są na pewno zaletą Captura i też przewagą nad CHR-ką. No i teraz ogólnie powinniśmy dojść do wątku, w którym mówię o cenach.
Tyle, że ja tych cen nie znam, bo nikt ich jeszcze nie zna, nie zostały ogłoszone, bo tego samochodu, tak jak mówiłem, jeszcze zamówić nie można. Kiedy będzie to można zrobić? Prawdopodobnie już na wiosnę. Myślę, że cenowo ten samochód będzie lepiej skalkulowany niż CHR-ka, tyle, że znowu CHR-ka ma jedną przewagę. Możemy ją dostać w wersji 184-konnej i ten samochód, na przykład w porównaniu do mojej wersji, czyli słabszej 120-konnej, jest dużo dynamiczniejszy i dla osób, które tego potrzebują, no to tutaj tej alternatywy nie ma, bo mamy tylko tą wersję, mówię o pełnej hybrydzie 145-konną. Co jest lepsze, co jest bardziej godne polecenia, będę mógł się wypowiedzieć dopiero wtedy, gdy te ceny oczywiście poznam. Na ten moment, odnosząc się do samego samochodu, do samej jazdy nim, do samego obcowania, to na pewno muszę powiedzieć, że jeśli nie macie w głowie, że francuskie to nie, może tak być, ja nie będę z tym jakby polemizował, ale jeśli tego nie macie i też nie jesteście, że tak powiem, fanatykiem Toyoty, czy tylko po prostu szukacie coś, co będzie dla Was lepsze, to moim zdaniem zdecydowanie warto sprawdzić ten samochód, bo to jest auto, które pali bardzo podobnie jak CHR-ka, jest lepiej wykonane, wygląd to kwestia gustu, tutaj jakby nie będę oceniał, powinno mieć lepszą cenę, ale powinno, zobaczymy jak będzie. Jeśli Renault tutaj nie przesadzi, to może to być naprawdę bardzo fajny konkurent dla Toyoty CHR. Szczególnie, że u mnie też oczywiście od razu plus za to, że mamy sterowanie na przykład klimatyzacją pokrętłami, a nie w tym ekranie, tak jak wszystkim dzisiaj, w zasadzie w każdym samochodzie. Mamy przyjemny układ kierowniczy, a jeszcze jedna rzecz ważna, bo to wiele osób spodziewających się tego, że na przykład jeździła CHR-ką czy jakimś innym modelem i było za twardo, wolę jak jest bardziej miękko, to kupię francuskie i będzie miękko. Nie będzie, a przynajmniej nie tutaj. Fakt jest taki, że ja mam tutaj 18-calowe koła, ale to też mnie troszkę zaskoczyło, że ten samochód wcale nie ma miękkiego zawieszenia. On ma dość nieduży rozstaw osi i to czuć na wszelkich nierównościach, gdzieś tam na progach zwalniających. I ogólnie mnie to bardzo pasuje. Ja wiele razy mówiłem, że ja wolę sztywne zawieszenia, bo samochód się wtedy po prostu lepiej prowadzi, ale jeśli szukacie komfortu, jeszcze raz komfortu, to znowu polecam jazdę gdzieś, pojedźcie sobie na nierówną drogę, bo ten samochód ma dość sztywne zawieszenie. Miejsca na nogi jest, myślę, że wystarczająco. Tak samo miejsce nad głową, ja mam 182 cm wzrostu. Nie jechałem może gdzieś tam 1000 km, ale na to, co sobie wsiadałem, co się przymierzałem, to moim zdaniem jest ok. Także podsumowując, bardzo przyjemny samochód na co dzień. Ważne, żeby był dobrze wyceniony. Ważne, że dołącza do gamy Captura taka wersja, bo nie każdemu będzie pasował plug-in. Nie każdy chce już dzisiaj kupować zwykły silnik benzynowy. Wielu klientów szuka po prostu hybrydy. No i taką też dostanie od Renault w Capturze. Najważniejsze teraz, aby te ceny były konkurencyjne i wtedy ten samochód będzie można ocenić końcowo. Nie zrobię tego dzisiaj, nie wystawię mu oceny, tak jak to robię już od pewnego czasu, bo bez cennika, bez sensu jest to robić, bo on może taką ocenę i mocno zawyżyć, ale może też obniżyć. Także ciekawy jestem Waszego zdania, jak ten samochód się Wam podoba, jak widzicie jego obecność na rynku i też to porównanie do CHR-ki. Dajcie znać, który model Wy byście wybrali. Jestem tego bardzo ciekawy. I na tym dzisiaj byśmy sobie zakończyli. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które już niebawem. Będą bardzo fajne samochody, także zróbcie to tym bardziej. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.